W poprzednim odcinku Wojtuch i Niko, docierając do miasta magów, odkrywają prawdziwą tożsamość Wertura. Po chwili pojawia się zapowiadany przez Lorda Przemsa Temon, tak zwany Edward Złodziej Dusz, który miał za zadanie ukraść pewien artefakt mający ogromną moc, a przy okazji zabić bohaterów. Jednak udało się na pewien czas odciągnąć Edka dzięki przynęcie łowcy. Ukrywając się w wieży, Wojtuch zdołał znaleźć przedmiot, na którym zależało demonowi, który akurat się zjawił, by wziąć artefakt. Po chwili złodziej dusz niszczy wieżę i poważnie rani Niko, zaś Wojtucha postanowił ubić potworami. Wojtuch jednak w środku swojego umysłu spotkał mnie, Mr. Jojo. Po chwili zbudził się i użył mocy rozstęgów, by pokonać demona. A Niko zbudził się, słysząc darcie mordy Wojtucha. Dzisiaj Wojtuch odkryje coś osobliwego. Zresztą zapraszam do oglądania. Watch NH566, Minecraft, Games, and More. Już ranek? Kurczę. Ten dom tak budowałem długo, że przesłałem tutaj na jakimś kurde krześle. A i tak nie jest skończony. Znaczy, na zewnątrz tak, ale wewnątrz tak, no nie bardzo, jak mam tylko jedno krzesło. Mam nadzieję, że nikomu nie pomoże. Ciekawe, co u niego słychać. Po tym całym zajściu. Ja swoją drogą muszę wybudować tu jakąś ścieżkę, jakieś sensowne schody, bo tak na razie to się nie da jakoś dobrze dostać do jego domku, ale to się potem popracuje. O! Poszedłem na polowanie. Wojtuch, masz wszystkiego popilnować i zebrać jakieś surowce. Zrób mi kopalnię. O, no dobra. To ciekawe, kiedy Niko wróci i on zbierze, może coś narąbie drzewa czy coś. Ja nie wiem, ciekawe wszystko ja mam robić. No tak, Niko mówił, że mam zrobić te kopalnie, to już zrobię, niech mu będzie. Chyba pochodni też mi starczy. Chyba. Czy ja na pewno dobrze kopię? Nie. Jeszcze trzeba jeden poziom. Dobra. Na razie tak prowizorycznie. Jeszcze światłem popala. Tylko mam nadzieję, że jak wykopię tą kopalnię, to chociaż Niko będzie mieć kurde dobre jedzenie z tego polowania, jak wróci. Trochę zgłodniałem po tym wszystkim, co się stało wczoraj. Co? Co to jest? A, tylko dziura była. Okej, szkoda, że nie za... Szkoda, że nie żelazo. Bo już mi się zbroja skończyła. No, ale dziwne są te pojedyncze dziury. Już? Takie dziwne pojedyncze. Nic nie widzę. Wow! Wow! Co to jest? Moment. O, teraz... O wiele lepiej. Co to jest? Co to? Jakaś kolejka? No może coś ciekawego będzie, ale... Lepiej uważać! Wow! Wow! Co to była za kukła? Co? Co to jest? Na... Nawrotka? Okej. Niech będzie. Obym przeżył to! Kurde! Co tam pisze? Życie, śmierć? Jaka głupia kukła! Aaaaaa!
O, znowu tu jest... Co jest z nią nie tak? Chodź tu, cholero. Czemu nie mogę cię zbić? Aaa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 
Ciemność widzę, obijam się o jakieś pierdoły. Co? Była w dwóch miejscach teraz? Co? Ała! Kurde! Wszędzie dynie! Ja zaraz się zeżygam od tych dyń! Okej. Co tu robi drugi wagonik? Nieważne. O nie! O nie! Kurde! Ja zaraz zginę, kurde, jako macho! O Boże! Znowu dynie! Przestańcie mnie otaczać! Kurde! A, znowu mi coś bije! Kurde, mać! O! Widzę światło! Nie, ja nie chcę iść do nieba! O Boże, nie! O, co? Co? O, przeżyłem! Jej, nie jestem w niebie, ale ciebie zajebie, ty kukło, ty kurde. Przez ciebie mam problemy same. O, no i nawet nic z ciebie nie wypadło, nawet ta dynia, no cóż. Co to jest? Wesołego Halloween życzy Wikonia. Aha. Zaraz, Wikonia, Wikonia, coś mi się kojarzy. Niko chyba wspominał o Wikonii. Powiesz, że wezmę wagonik. O kurna, jeżeli on teraz tu jest, trochę zachodzi słońce, ale mam nadzieję, że zdążę do niego przyjść.